życzyć przede wszystkim Ukraińcom, ale i wszystkim ludziom pokoju właśnie na Ukrainie, pokoju w ich kraju i pokoju na świecie, abyśmy ten pokój, aby zapanował ten pokój, żeby mogli wrócić do swoich domów albo odbudowywać swój kraj. I aby znaleźli też ci, którzy przyjechali już do Wrocławia, taki pokój w sercu i gościnność wrocławian, żeby jakby dała im taką właśnie wiarę w to, że ten trudny czas przetrwamy. Czy mamy jakieś echa od ludzi we Lwowie, na przykład w innych miejscowościach Ukrainy, związane z tymi darami, które do nich docierają? Tak, tak. Rozmawiamy oczywiście ze Lwowem, rozmawiamy. Ostatnia rozmowa to była z księdzem proboszczem katedry lwowskiej Janem Niklem. Opowiadał właśnie, jak to jest, jak ciężko tam też pracują, bo te dary spływają do Lwowa i tam oni też muszą to wszystko posortować, rozdysponować, przepakować i właśnie pomagać ludziom, którzy są w potrzebie. Te dary powinny dojeżdżać jak najdalej się da, dlatego że tak jak słyszymy, ludzie, którzy przyjeżdżają do Wrocławia z obszaru wojny, mówią, są zaskoczeni, że tutaj jest cisza, spokój, nie ma wybuchów, sklepy są otwarte. W wielu miejscowościach w Ukrainie nie można nic skupić do jedzenia, więc te dary są jedynym źródłem tego, co jest potrzebne do życia. Dzięki tym darom wiele osób może przeżyć. Zapraszamy do współpracy i życzymy sobie pokoju. A mówiła? Justyna Staszak z Dortmundsko-Wrocławsko-Lwowskiej Fundacji Świętej Jadwigi.